Witaj. Niniejszy film przedstawi Ci krok po kroku, w jaki sposób obsługiwać tryb wirtualne zdjęcie w aparacie urządzenia Galaxy S6 Edge. Pamiętaj, wygląd menu w Galaxy S6 Edge może różnić się zależnie od regionu i operatora komórkowego, u którego nabyłeś telefon. Główny aparat wyposażony jest w matrycę 16 megapikseli, inteligentną optyczną stabilizację obrazu, szybki autofokus z funkcją śledzenia, automatyczną regulację ekspozycji, przesłonę o świetle f1.9. Przedni aparat natomiast wyposażony jest w matrycę 5 megapikseli oraz tryby autoportret i autoportret panoramiczny. Na ekranie startowym wybierz aparat, a następnie kliknij ikonę tryb. Tylny aparat posiada 7 domyślnych trybów. Tryb auto pomaga wykonać najlepszą fotografię przez automatyczne dostosowanie ekspozycji i kolorów. Tryb profesjonalny pozwala ręcznie dostosować wartość ISO, balansu bieli, długości ogniskowej i tonacji kolorów. Tryb wybierz pole ostrości pozwala na wybranie obiektu, na którym ma skupić się aparat, zarówno w pobliżu, jak i w oddali lub obu. Tryb panorama pozwala stworzyć zdjęcie panoramiczne z serii fotografii wykonywanych w pionie lub poziomie. Tryby powolny i szybki ruch nagrywają filmy z dużą ilością klatek, aby można je było potem przejrzeć w spowolnieniu lub przyspieszeniu. Tryb wirtualne zdjęcie pozwala stworzyć przestrzenny widok obiektu. Aby tego dokonać, kliknij ikonę trybu wirtualne zdjęcie. Umieść obiekt na środku ekranu podglądu i naciśnij przycisk aparatu. Teraz przesuwaj urządzenia powoli w jednym kierunku naokoło obiektu, aby wykonać więcej fotografii. Gdy strzałka stanie się całkowicie żółta lub gdy zatrzymasz ruch, obiekt przestanie być fotografowany. Aby obejrzeć wykonaną fotografię, kliknij miniaturę. Następnie kliknij ikonę trybu wirtualne zdjęcie. Przesuń w lewo lub w prawo palcem po ekranie lub powoli obróć urządzenie, aby obejrzeć obiekt pod różnymi kątami. To wszystko. Właśnie nauczyłeś się obsługiwać tryb wirtualne zdjęcie w aparacie urządzenia Galaxy S6 Edge. Więcej informacji i porad na temat smartfonów Samsung Galaxy S6 i S6 Edge znajdziesz w naszych pozostałych poradnikach.